Witam widzów moich pultaśnych, witam widzowie, dzięki za oglądacie serię, witam serdecznie. Możecie zostawić lajka, napisać komentarz, czy podoba wam się ta seria, co zmienić w tej serii, lepsza jakość, coś zacina, możecie wszystko napisać, źle głosy, wszystko możecie wyzywać mnie, a tam szczególnie na Twitchu tak poddymiamy. Dzisiaj będzie streamek, dzisiaj jak to wypuszczam, to prawdopodobnie będzie streamek, na pewno wczoraj był streamek, więc możesz wpaść. I nagrywam ten odcinek na zapas z tego względu, żeby chciałem iść do miasta, natomiast no jak widzicie, nie udałem się zbyt daleko i zobaczyłem, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Ja mówię, ja pomóc, więc tutaj zaczynamy odcinek. Nagrywam ten odcinek akurat na zapas, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej zobaczycie odcinek o normalnej godzinie, a nie o 3 w nocy. Więc na samym starcie, żeby nie przedłużać, porozmawiajmy. Jak dobrze, że widzę żywą duszę. Padnij na Twitcha, tam masz link w opisie. Właśnie, chłopie, takie dymy, że... Wioski, ale napadnięto mnie. Musiałem się bronić i chyba go zabiłem. W czym potrzebujesz mojej pomocy? Tym, że było ich dwóch. Ten drugi prysnął z częścią moich towarów, ale chyba wiem, gdzie się ukrywa. To wielki koleś. Nie wiem, czy pójdzie mi z nim tak samo łatwo, jak z tym tutaj. Chcesz, żebym pomógł ci go zabić? Może, gdy pójdziemy tam we dwóch, to uda nam się go wystraszyć. Wielki koleś, powiadasz. Jeśli pracodawcy dowiedzą się, że zawaliłem sprawę, najpewniej stracę tę robotę. Ale jeśli mi pomożesz, dopilnuję, żeby sowicie cię wynagrodzili. No i to wszystko, czego potrzebuję. Wybacz, ale wolę się w to nie... Nie no, w porządku, dawaj. W porządku, prowadź. Przyda mi się parę dodatkowych monet. Facet pobiegł w kierunku tego zapadliska. Jeśli się pośpieszymy, powinniśmy go tam dopaść. Chodź za mną. Dobra, za tobą. Najpierw przeszukam zwłoki, chłopy. Co ty myślisz, że ja tu 3 monety to z nieba spadną? Co ty myślisz, że pieniądze to z nieba spadają? Oczywiście, że tak. Trzeba zbierać dobrze. Chrząsz, już po tobie. Nara. Drugi chrząsz, już po tobie. Spokojnie. Trzeba pozbierać tutaj mięso chrząszczy. Słuchajcie, jak się będę udawać do miasta, bo ja tam idę w tym kierunku, to tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli przyjdzie jakby moment, jakaś zadyma będzie, jakiś coś się będzie działo. Jezu, jaki on słaby jest. Albo kretoszczur jakiś przemocny jest. Jakiś giga kretoszczury? Ja swojego strzelam. Ja w kretoszczura miałem. Cyk. Ile masz życia? Poczekaj, bo ty zaraz kurwa padniesz. Poczekaj, ośle. Jebany. Nie ma czego plombrować. Nie no, on się zaraz wypierdoli. Poczekaj. Dobra, idę za tobą, spokojnie. Już się nic nie martw. Jestem tu razem z tobą. No, ciachaj krwiopijce. No, co ty robisz? Ile ty masz w ogóle HP? Poczekaj, zobacz, ile tu jakie fajne rzeczy ominęliśmy, a ty biegniesz do przodu. Dobra, ty jakiś narwany jesteś. I to, przecież tu młode kretoszczury. A dobra, ty tu idziesz. Jak usłyszałem tylko wielki koleś, to myślę, że to może być... O kurwa. Co? Co, fyrry? O kurwa, zasadzkęs. Zapisuję. A taki miły chłopak był zawsze, kurwa, dzień dobry na klatce mówił. Wydupcasz. O kurwa, ty jesteś mocny chłopak, ty jesteś mocny chłopak. Ale jestem kurwa mocniejszy. Bij z tego łuku i mnie nie wkurwie, szybciej. Z łuku, z łuku, z łuku. Bij. Dam radę. Pewnie, że dam radę, dobra. Wszystko, po tobie. Trzymaj się, miłego było dzionka. Życzę. Ale kurwa zdradziecka szuja, dostałem jakiś klucz, ale nie sprawdziłem, do czego to klucz jest. Klucz Fellera, nie wiadomo co otwiera, znalazłem go rzekomo gońca, który mnie napadł. I tu jest jakiś chłop. Pamiętna notka. Na pręce skreślona pamiętna notka. Znalazłem ją przy bandycie w pobliżu pracowni Bodowina. Pokaż. Nie będzie ją trudno znaleźć, bo ma charakterystycznie zakrwawiona jest. Czytamy. Pilnuj Fellera. Ten gówniarz jest w gorącej wodzie kąpany i czuje, że może nam sprawić kłopoty. Według Berto traktaty do wioski w najbliższym czasie powinny być przyjazne, więc będzie w czym wybierać. Wyciągnijcie po jednym, w najgorszym razie po dwóch. Uniformy dostaniecie jeszcze w tym tygodniu. Wtedy będziecie mogli poszaleć, bo i tak wszystko spadnie na Rodricha. Rozumiem, nie rozumiem do końca, ale to nie ma znaczenia. Zjedzmy sobie smażone mięso, bo ja surowe mięso akurat bym raczej nie jadł, bo one nam od... bo je mogę oczywiście odsprzedać, więc raczej tutaj bym w surowe mięso nie szedł.
Ale smażone mięso, które już smażyłem, to już kij. Zjedzmy trochę, chodźmy tutaj wyczyścić, zobaczyć, czy jeszcze czegoś tu nie ma ciekawego, czy tam nie ma jakiejś ciekawej skrzynki, może zostawili nam jakąś ciekawą, nieotwartą skrzynkę, w której coś znajdziemy. I ja się będę udawać solo, oczywiście do miasta, ale tą drogę już wam będę pomijać, bo to nie ma co, chyba że znajdziemy znowu po drodze jakąś misję ciekawą, albo zostaniemy na przykład napadnięci, no to wtedy dla widza oczywiście, że pokażę. Rozbieram tu jakieś rzeczy, są tu, to są te chrząszcze, które zabiłem. Tu nic nie ma, to są kretoszczury, z nich chyba wszystko zebrałem. Niebieski bez, tutaj jest jakaś belka, po której mogę wejść, więc co, ja nie wejdę po belce? Oczywiście, że wejdę po belce. Chodzimy, co tu jest ciekawego? Jest tu coś ukryte? Ziele lecznicze jest tu ukryte. I w skrócie nic. Smoczy korzeń, no to już jest poważna, to już 250 golda kosztuje, więc jakby jest też kufer ukryty w krzaku. Zaginione składniki Bodowina. Worek zawiera składniki alchemiczne. Spoko, to mu od razu myślę oddamy. Wzmocnienie skóry, premia do ochrony. To akurat bym zostawił, te wzmocnienie jakiejś zręczności, to ja to wszystko posprzedawałem z tego względu, że potrzebowałem pieniędzy, żeby nauczyć się na przykład ściągać te skóry z kretoszczura. I to gdzieś tam powolutku, bo powolutku, ale myślę, że będzie mi się zwracać, jak to będę wszystko sprzedawać. Te pazury i tak dalej, oni to będą kupować, gdzieś to będę sprzedawać, więc myślę, że spoko. To akurat była inwestycja. Pozbierajmy i chodźmy do Bodowina, mu powiedzieć, że znaleźliśmy jego składniki, no tak. Jeszcze do miasta mogłem wywiesić to jedno ogłoszenie, już zapomniałem o tym, że miałem to zrobić. Jest tu coś jeszcze ciekawego, to zaraz się udamy tam. Czy my tu znajdziemy coś ciekawego, gobliny, ale jakby na mapie, czy jakby ja tą mapą gdzieś dojdę? Dojdę! O kurwa, szur! Szuras, Paramaxi. Przepraszam, widzowie. To taki żart. Tam mnie wszyscy pobiją. Tak będę żartować, kurwa. Wszyscy mnie zniszczą, mnie sadek. Dobra, idziemy do Bodowina. Witam, krwiopica. Zebrałem, nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nie ma sprawy też. Idziemy do Bodowina, mu powiedzieć, że wiem, skąd ci skroili składniki. Już nie pamiętam, o co chodziło do końca w tym wątku, ale Bodowin jest tutaj już za rogiem. Także daleko akurat nie mamy, co jest spoko. Przynajmniej nie muszę wszędzie chodzić, bo długimi godzinami nie będziemy marnować aż jakiejś turbo ilości czasu. Więc spoko. Ej, a on tu nie miał jakiejś kopalni? Miał tu coś, nie? Ale on miał chyba zamknięte tu drzwi, tak? Drzwi. Bez właściwego klucza. Aha. Nigdy tego nie otworzę. To może teraz da mi klucz. Słuchaj, bo ty masz taką kopalnię, a ja mam takie fajne składniki do ciebie. Zaginął mój brat. Pogadać też możemy. Gdybym nie zmarnował czasu na te twoje durne eksperymenty, powstrzymałbym porywaczy. Co? Ty niewdzięczny idioto! Przecież robiłem wszystko właśnie po to, żeby mu pomóc! Jeżeli chcesz zrzucić na mnie winę za zniknięcie faceta, którego nigdy nie widziałem na oczy, to gratuluję zmyślności. Jak nie masz do mnie żadnej innej sprawy, to wynoś się. Nie no, nakopałbym ci Bodowin, ale słuchaj... bo ja mam te składniki, kurwa, do ciebie, a tu nie mam żadnej misji. O co chodzi? Ja mam składniki, to do Bodowina, tak? No mam, ale to musiałem wcześniej jakby mu to dać? Teraz już są niepotrzebne? A on pewnie... Boraj zawiera składniki, jest adresowany do Bodowina, no to halo. Jak nie powinno. No No pohandlujmy, ale ja mam przecież te składniki zajebane do ciebie. Jakiś nowy wpis się pojawił. To co to za wpis? Nie wiem. Pohandlujmy. Słuchaj, chcesz odkupić te składniki? No widzę, że nie chcesz, kurde. A ja mam takie składniki. Co teraz? Co robimy? My w ogóle to dość małe jakby miejsce jest, bo my zaraz przy tym mieście jesteśmy. Słuchaj, a jakbyśmy zrobili coś takiego? Ja ci daję te składniki za friko. A, nie mogę. No to pogadali. Tyle. Bo nic więcej nie mam z tą co handlować. Mogę mu posprzedawać te jakieś rzeczy dziwne. Czy na przykład alchemik kupi drożej zioła? Pewnie tak, więc...
może warto by było posprzedawać. Mamy dużo tych mięs, kopacza i tak dalej, ciemnych grzybów. To są dość drogie rzeczy. No ale czy ja chcę to sprzedawać? Chyba wolę to zachować, więc myślę, że zatrzymamy tutaj odcinek i moi drodzy, żeby nie przedłużać więcej, widzimy się jak już znajdę się w mieście, albo przy okazji znajdziemy coś ciekawego po drodze. Dobra widzowie, witam z powrotem. Pochodziłem, pozbierałem, pozabijałem, trochę pozabijałem kretoszczurów, trochę dzików, trochę zebrałem skór, na pewno będziemy mieli pieniążki jak wrócimy do naszej osady. A na naszej drodze do miasta, które już widzicie, spotykam Gerkę, z którym mogę porozmawiać. No i zamierzam to oczywiście zrobić. Witam serdecznie. Co masz ciekawego do powiedzenia? Kim jesteś? Co tu robisz? Hej, co tutaj robisz? Próbuję wytropić pewną rzadką zwierzynę, ale swoimi ciężkimi budziorami i zapachem zacierasz jej wszystkie ślady. Dlatego będę wdzięczny, jeśli zaraz opuścisz to miejsce. To on mnie w nieinwazyjny sposób obraża? Na co polujesz? Dostałem zlecenie od lokalnej gildii na ubicie bestii, która utrudnia życie mieszkańcom Silbach. Podobno zabiła już parę osób i pozostaje nieuchwytna. Jakieś postępy? Z pewnością by były, gdybyś się tu nie zjawił. No ale ja pomóc przecież. Udzielisz mi lekcji polowania? Jedna lekcja czy dwie nie wystarczą, byś stał się dobrym myśliwym. Chłopie, jak ja gigakoksem, że jestem. Najlepsi myśliwi uczą się łowiectwa przez całe życie. I mimo to nie starcza im czasu, by poznać wszystkie sekrety tej sztuki. Do tego teraz szczególnie nie mam czasu na udzielanie porad. W końcu muszę wykonać swoje zadanie. Ja pomóc. Czy by ja też pomocy... Uchwytną o. Bestię, to odszukanie jednego rannego człowieka nie powinno... Jak nam się gadka klei. Pewnie nie, ale czy to zrobię? Wątpię. Na pewno nie teraz, gdy jestem bliski odszukania zwierzęcia. I tak mam już zadanie utrudnione ciągłym zacieraniem jego śladów przez takich jak ty. Ktoś jeszcze tędy przechodził? Patrząc po śladach, była to trójka ludzi. Gdyby nie oni i ty, byłbym o włos od wytropienia celu. Pamiętasz, w którą stronę prowadziły ich ślady? W którą stronę prowadziły ich ślady? W stronę miasta. Z wyjątkiem myśliwych rzadko... I chyba dobrze ścieżki, idziemy. Szczególnie gdy bestia jest na wolności. Jak dokładnie wyglądały te ślady? Pamiętam, że jedne z nich były głęboko zatopione w błocie. Najpewniej należały więc do jakiegoś wielkiego faceta. Drugie ledwo co zagłębiały się w ziemi, a trzecie były nieregularne. Wyglądały jakby osobę, która je zrobiła, ciągnięto po ziemi. Dzięki za informację. No to chyba jesteśmy na tak zwanym dobrym tropie. Jak leci? Słuchaj, odpowiedziałem ci już na... No dobra, jak ty już więcej nie pomóc, to trudno, nie będę cię męczyć. Myślałem, że pomożemy mu, ale to... A dobrze, że nie zaproponowałem mu złota, bo wtedy bym jeszcze siano wybulił. W sumie może i nawet lepiej. A ty co robisz? Widzę, że ciosasz siano. A ty jesteś zwykłym farmerem, to nie chcę z tobą gadać. A ty? Ty też zwykłym farmerem, to też nie chcę z tobą gadać. Idziemy na pewno do miasta. Tylko pytanie, która brama, bo tu mamy które bramy? Zachodnia, wschodnia, jasna sprawa, wiadomo. Północne na zachód, obu rzeki w lewo, wiadomo. Ja zawsze zapamiętuję takie informacje, tak są spokojnie. Dobra, no nie ma znaczenia chyba, którą drogą pójdziemy. Wiemy... to jakaś super polnia bestia, jak mi pół chapy ściąga, co się dzieje? Jakieś dojebane te polne bestie w tym mieście, to już na gigakoksów. Ja bym ci pomógł, kurwa, z tym polowaniem, ty na pewno nie chcesz pomocy, dziadek? Szaf królewski, oczywiście, że zbierasz szaf królewski. W ogóle zebrałem, kurwa, korzeń. Korzeń gigaope, ten. Smoczy korzeń, dodaje nam oczywiście siły. I oczywiście, że sprzedamy ten korzeń, co nie sprzedamy. A może nawet ktoś jeszcze zlecenie nam pierdolnie. To już w ogóle będziemy fest bogaci. To jest, rozumiem, druga droga, która prowadzi... O, wilki. Wilki upoluje. Niestety z leśnym tutaj tym... Nie wiem, jak on się nazywa. A tam co jest? Do góry? Ty kurwa, co to jest do tej co to jest na tej górze? Wielki krab jebany? Co to jest? Nie wiem. Niestety z ścierwojadem leśnym jest ciężko, bo on mnie one-shotuje niestety. Więc jest problem. No, jest problem. Jest unos problemos. No, niestety. Jest problem. Jeszcze nie jesteśmy takimi gigakoksami. Myślę, że jakbym miał zbroję za 500 golda, mógłbym dać radę. Lepszy łuk o 5, mógłbym dać radę. Niestety nie stać mnie na takie
na takie zasoby, bo to około 700 golda bym musiał wydulić na to. I jeszcze mnie nie stać, ale myślę, że niedługo tą broń zakupimy. I będzie w porządku. Chodźmy zabić chociaż te wilki. To już nawet nie zatrzymuje nagrywania, bo to się w miarę szybko wczytuje, prawda? Szybko? Szybkie wczytywanko? Halo? Ja mam coś wrażenie, dziwne jest to, że dysk D mi. Ale to może na dysku D nagrywam, dlatego jest ta, chyba na dysku D nagrywam, czyli moim dysku HDD. Nagrywam odcinki, a na SSD mam gierki. Chyba tak to powinno działać i chyba działa tak. Dobra, mamy tu całą watachę wilków. Ja cię kręcę, skąd my w ogóle strzelamy? Jaki ręcz strzałów mamy? Ile expo za to dostajemy? Dobra, ja zbieram te wszystkie rzeczy, bo tu te pazury to ja sprzedaję po zajebistych cenach. Nic tu nie ma, ja mam nadzieję, że będzie, ale trochę dalej. Tu jest jakaś fosa, rozumiem. Szczaw królewski, też giga koks i możemy to sprzedać. Kretoszczur, cyk, cyk, dobra, martwy. Ja chyba na początku widziałem tą fosę na tym, na loading skinie i mówię, co? Korinis z fosą? A to chyba nie Korinis, Sadek. Ale myślę, że jeszcze do tutaj Korinis wrócimy. Oj, gobliny. Z goblinami jest chillera. Jeżeli to są zwykłe gobliny, to nie mamy aż tak przerąbane. Niestety, jeżeli to są gobliny jakieś wojownicze, nawet czarne gobliny sobie damy radę. Chyba, że jest ich 8, jak miałem poprzednią taką przygodę, jak tu właśnie wbiłem to też jaskini i okazało się, że jest 14 tych goblinów. Wtedy może być się faktycznie ciężko z czarnymi goblinami i też był goblin wojownik, to też może być ciężko, ale zwykłe gobliny myślę damy sobie radę, szczególnie z takim rangem strzelania, zobacz. One nie podejdą, a ja już je rozdupcam. Więc zajebiście. O, złoto, złoże żelaza. Pewnie, że odkop. Jeden samorodek, dobra, tym więcej się uczę, zwiększyłeś się tego. Wydobywanie, spoko. I coś tam wydobyłem. Niedużo, bo niedużo, ale no, praktyka czyni mistrza. Możemy sobie zobaczyć w ogóle podby chyba, ile mam. Pozyskiwanie zasobu 36%. O kurwa, czarny goblin, cyk. Cyk, cyk, nie zauważyłem cię, wtopiłeś się w tłum. Ale nic nie szkodzi, już jesteś rozdupcony. Tym więcej wydobywamy, tym lepiej wydobywamy, więc myślę, że akurat na złoże żelaza możemy to zużyć. Jak już będziemy gigakoksami, to wtedy mi się wydaje, że trzeba podjąć tak zwany atak na... taka jest duża kopalnia tutaj i oni ten złoto wydobywają. Czyli jak już będziemy koksami, to myślę, że udamy się do tej kopalni i wtedy zaczniemy, zapłacimy za to za wejście, ale dzięki temu też wyciągniemy całkiem sporo, jeżeli już będziemy umieć wydobywanie. No gobliński wojownik jest problemem, chyba że się zbagował, to nie jest. W innym wypadku jest turbo problem. No, przemocny jest niestety gagatek. No dalej to już nie idziemy niestety. Na szczęście zrobiłem save'a, ale dalej do tego goblińskiego wojownika to nie idziemy. Nie ma też po co speli marnować po prostu. Jak będę lepszy, to tu jeszcze raz przyjdę, pewnie to miasto z 30 razy odwiedzę, więc... Dobra, wracamy widzowie. Dalej nie idziemy, tak? Dalej nie idziemy. Tutaj zostało wszystko, co miało zostać wydobyte, to zostało wydobyte. Dalej nie idziemy, bo tam wojownik Gigacox. Co to jest? Zębate ziele. Wolałbym korzeń smoczy na przykład, ale no, zębatym zielem też nie pogardzę. Chodźmy sobie górą, w sumie czemu nie? Chyba znam odpowiedź czemu nie, bo zaraz pewnie spadnę i się wypierdolę. Jednak nie. To dziwne akurat, z moimi umiejętnościami chodzionymi to powinno być ciężko. Smocze korzenie w ogóle rosną bardzo takie, one są takie do ściany bardzo przybite, więc akurat jeśli chodzi o smocze korzenie, to trzeba zwracać uwagę na jakieś kamienie, które leżą i wtedy te smocze korzenie możemy zbierać i wtedy w ogóle możemy je wypatrzeć. One są dość drogie, więc za to na pewno możemy coś kupić. Ja jestem kurwa ciekaw, co tam jest do góry. Co to kurwa jest? I czy to śpi? Co to do chuja, że jest? A, to jest jakby... A, to jest wypatroszony ten, ścierwojad, czarny wilk. Dużo was tu, panowie. Oj, chyba się nie dogadamy, panowie. Po jednym może dam radę, ale na razie sobie odpuśćmy, wczytajmy i chodźmy do tego miasta zajebanego. To się widzowie dopiero rasizm nazywa. Czemu to wszystko czarne jest mocniejsze? Racism, gościu. Koko, no nie koko właśnie, nie koko, spierdalam stąd, a nie koko mi tu.
Kokujesz. Też mógłbym was tu niby tak zrobić, żebyście wy tu podbiegli do miasta i oni by mi pomogli na pewno. Ale już dobra, nie ma co. Przyjdziemy tu, kiedy przyjdzie na nas pora. A ta w ogóle te zwłoki, które leżały... O kurwa, polna bestia, one też za mocne są, tu wszyscy są dojebani jacyś. To jakiś gigakoks przeciw... Ty pomóż, witam serdecznie. A czemu ty nic nie... A przecież ty zawieź coś, goniec coś, ty podwieź. Dzięki za pomoc. Dobra, ty przecież, ale my do tego miasta nawet nie wejdziemy. Co teraz robimy? Trzeba porozmawiać coś ze strażnikami. Pewnie trzeba zapłacić gigakoks dużo golda, ja mam kurwa 28. I po co ja tu przyszedłem? Witam. Ale fajno macie fosę. A ty gdzie? No to chyba oczywiste. Do miasta. W takim razie równie oczywiste będzie, gdy poproszę cię o pokazanie swojej przepustki. Nie mam. Oj, nowe wpisy, nowe misje. Chyba musiałem gdzieś ją zostawić. Tak też myślałem. No nie, no weź, dogadamy się jakoś? Jestem zajęty. No to się nie dogadamy. Wyruszamy do miasta, nowe misje. Strażnicy nie chcą mnie wpuścić do miasta. Wspomnieli coś o przepustce. Może uda mi się ją zdobyć od kogoś ważnego poza miastem. Gdybym miał z trudnością, zawsze mogę spróbować dostać się do środka w inny sposób. Okej. Wszystkie ślady prowadzą w stronę miasta, jasne. Bodowin chciał, żebym mu rozwiesił tego ogłoszenia, jasna sprawa, wszystko w porządku. No nie zabijam tych polnych bestii, bo są zbyt mocne. W ogóle, co one tu robią, kurwa, przy mieście? Ile tych polnych bestii. Czyli do miasta musimy dostać się innym sposobem. Okej, okay. Czyli jeżeli tak jest napisane, to znaczy, że jest inny sposób. I chyba ten nie będziemy mieli w ogóle nawet wyjścia chyba, tylko faktycznie tym sposobem będziemy musieli się jakimś dostać. Może na jakieś wybrzeża tu skoczyć, coś, tu jakaś dziura w mieście. Coś na pewno pomyślimy. Na razie mamy tu nową postać. Kim ty jesteś? Lati. Co ty tutaj robisz? Jestem rybakiem, w dodatku z monopolem na ryby pływające w tym strumieniu. A tak w ogóle, to nazywam się Lati. Wyskakuj z mieszka. I z buły z jagodami. Jak leci? Ryby biorą, ludzie z miasta chętnie je kupują, wszystko jest tak, jak należy. A to nie mogę od ciebie, słuchaj, Lati, kupić jakieś tutaj wędki, bo on też se połowił rybki. Kurwa, po co ja tą wędkę sprzedałem? No nic, może znajdę w jego kufrze. Ukradamy frajera. Tak jest, czyli najlepiej jest, żeby się nie zorientował. Nie chcesz pomóc? Nie mam problemu, sam sobie pomogę. Chodź tu. Kufer. Co tu masz? Ryby, jagody, dobra. Nic, jakiś turbo, super przydatno, ciekawych rzeczy. Ale ten kufer wygląda na taki dojebany kufer, który trzeba otworzyć. Prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. 15 golda, wytrych oddany, może być chyba. O! Pajsera. Piwo. I rybę. Wszystko? Dobra, już opierdolony. O! Beczka, co jest w beczce? Nie wiem, co jest w beczce. Teraz będę. O! Dzień dobry serdecznie. No nie mam, nie mam. Witam, witam. Jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Witam, a ty jesteś? Kiepska pogoda. No, pada deszczyk, ale jaja. Cyk. Dawaj te owcze skóry, jak ja to opierdolę za 6 razy drożej. No podnoś tą owczą skórę, cyk. Tylko jedna? Co masz w beczce? Ciekawego, za ciekawości. Ryby masz. Bardzo gruba ryba, czyli są inne rodzaje ryby. Ryba jest nienaturalnie wybrzuszana, musiała połknąć coś dużego. A, czyli w środku w tej ryby znajduje się pewnie jakaś super zajebista rzecz. Poka. Gdzie jest ta ryba super duża, wybrzuszona? Gdzie ona się teraz będzie znajdować? Tu jest, otwórz to. 30 sztuk złota połka ryba, i ocie krinco. Jak ta ryba jest kurwa bogatsza ode mnie, przynajmniej była. Rdeścik polny, zapisujemy, bo elegancko jebaliśmy oponenta. Trzeba szukać jakiegoś innego wejścia do miasta.
Czy jak pójdę tam, to ja idę do miasta? W ogóle nie, to idę na jakieś wybrzeże. Co na tym wybrzeżu się? Bursztynowe wybrzeże. To może najpierw na bursztynowe wybrzeże? O kurwa. Co to jest? A dzik, ale ten dzik to ma kurwa dźwięk. No gruby ma dźwięk. Już się wystraszyłem, że to jakiś cieniostwór sobie tutaj czyha. Chce nas zjeść. Na szczęście nie. Kurwa, idę na to w bursztynowe wybrzeże, co mam innego robić. Do miasta udamy się może na poprzednim, następnym odcinku. Zostaw mnie w spokoju. Bo i tak nie wiem, jak wejść do miasta. No muszę jakoś, muszę ogarnąć sobie jakąś wejściówę, nie? Może na tym bursztynowym wybrzeżu coś znajdę ciekawego. Mikrofon jest dobrze ustawiony, bo mam wrażenie, że zbiera nie to, co powinien zbierać. Witam. Pizza, chodź tu. Tyk. Jaki to ma range fajny, jak sobie ulepszyliśmy łuk. Teraz to mogę z 15 metrów, kurwa, strzelać w tej krwiopijce. To jest bardzo fajne, bo chyba po to jest, kurwa, ten łuk w ogóle. W ogóle po to jest chyba łuk, żeby strzelać z range'a, no nie? Tym bardziej masterujemy... O, jeszcze żądło z nich wydobywamy. Ile żądło jest warte? 40? Jak ja bym wiedział, chłopie, to gdzie ja już bym był? Co to jest? Olbrzymi szczur. Dobra, chodź tu też. Dobra, to krwiopijce to jest mój ulubiony teraz, ulubione zwierzę do polowania. Oj, tam na pewno nie idziemy, bo już widzę coś niebieskiego. Ja nawet wiem, co to jest, na pewno tam nie idę. Tam na pewno są super rzeczy, ale... Na pewno to są super rzeczy, nie na mój poziom, dlatego... Zabijmy tu kretoszczura, zbierzmy coś, co ma ten kretoszczur. Nawet dwa kretoszczurki, widzę jakąś jaskinię. Możemy się tam udać do tej jaskini. Właściwie czemu nie? Tam są nawet kilka jaskiń. Możemy, ale pewnie za głęboko to i tak nie wejdziemy tam. Cyk, cyk, kretoszczurka, bo pewnie tam będzie 1000 goblinów jakichś dojebanych. Idziemy na to bursztynowe wybrzeże zajebane. Sejwik, bo wiadomo, że zginiemy z 6 razy. Zobaczymy. Chcę zobaczyć, co na tym bursztynowym wybrzeżu, bo ja mam wrażenie, że teraz... O kurwa, pełzacze. Ale młode, więc... Nie jest szansa, że aż tak na mnie wpierdoli młody pełzacz. No, coś tam bije młody pełzacz. Ale najgorzej nie jest. My też dobrzy w łuk, więc spoko. Dwa pełzacze na chillku. Żuwaczki, co kosztują 40 z nich zbieram, więc spoko. No i coś słyszę jeszcze tu, kurwa, cicha. Czy to jest młody pełzacz? Młody pełzacz. Mam nadzieję, że nie natrafię na starą pełzacza. Jeden powalony. Staram się hapy, kurwa, skończy. Drugi powalony, dobra. My te żuwaczki, chyba ten chłop w tym naszym mieście początkowym, to nie jest Archolos, zawsze zapomnę, jak się to miasto nazywa, to chyba kupuje żuwaczki za... Jeżeli kupuje żuwaczki za tą cenę, to jesteśmy ustawieni. Jeżeli nie, to i tak chyba sprzedamy to za całkiem pokaźną sumkę. Trzeba tutaj wypić chyba piwo. Nie, piwo daje manę, co trzeba. To też daje trochę many, to nie. Trzeba coś smażone, to mięso. Smażone mięso kretoszczura, bo ja je nie odsprzedam, a surowo odsprzedam. Dwa razy to, smażone mięso ścierwojada. Smażone mięso owcy. Kapusta? Kapustę nawet nie mogę zjeść, kurwa. Służy wyłącznie do przygotowywania posiłku. Bez sensu. Surowe mięso? Nie. Jajo? Nie. To co? Roślinę leczniczą trzeba opierdolić. Ona się na pewno nada do robienia miksturek. W ogóle wszystkie miksturki sprzedałem w gierce, bo no, potrzebowałem, żeby kupić umiejętności polownicze do polowania. Młody pełzacz, chodź tu. Dobra, ja coś czuję, że będzie mi tu misję wyczyścić i tak to kurwa gniazdo, więc... Robimy i czyścimy, to jest spoko. Co z tej strony znajdę, kurwa? Dinozaura. Pozdro. Fajnie się tu bawicie. Ale że ja... Niesamowite to jest, bo ja pamiętam te wszystkie nazwy. To wiedziałem, że to był pełzacz, a to są zębacze. I na pewno zębacze są fest dojebane. No, wszystko. Pograli, pogadali. Tak? No, oczywiście, że tak. Z zębaczami nie ma co. Gdzie tu jest Sevik? To ten, czytujemy.
Też mam w ogóle wrażenie, że nie poddymiam w tych odcinkach, ale naprawdę staram się wycisnąć kurczę z giereczki ile się da i komentować. Jak ja już się tu powoli znowu zaczynam zamieniać w tego, w Szpakowskiego. Zaczynam komentować wszystko co robię, ale no gierka nie jest na tyle jakby... Na tyle fajnie się światło odbija. Na tyle nie jest jakby stworzona do tego, żeby było poddymiane. Że ciężko jest tu poddymić, raczej to jest czytywanie, granie. Nie ma czego. Ta gra jest jednak stworzona do tego, żeby grać. Tak samo jak bardzo jest ciężko mi się wydaje nagrać odcinki z Wiedźmina. Bo w Wiedźminie mam wrażenie, skórzany mieszek i jeszcze tu ruda do wydobycia. Pewnie, że odkapam wszystko. Niedużo zyskuję, ale to jest żelazo, no nie jest jakieś turbo najważniejsze. Chociaż jakbym wszedł na pewno w kowalstwo, to by było bardzo ważne. Ale nie idę, więc dziwny kamyk. Chyba to ziele, więc tak samo jak Wiedźmina też jest jakoś tak. No takie gry RPG to bardzo ciężko się nagrywa, więc musicie wybaczyć, że nie poddymiamy. Ale poddymiamy w Fortnite i inne giereczki na streamach, więc możecie wpaść jeszcze 15 raz to zareklamuję. A co? Nie, jak tak. Pewnie, że będzie 17 reklam. Odkopujemy to, zwiększyła się umiejętność wydobywania, spoko. Ja w ogóle bym potrzebował jakiegoś dobrego nauczyciela, co... O kurwa, co tu się dzieje? Wydupcaj! O kurwa, pomóż! Podróżny! On nic będzie siedział, tak? No bijcisz golema, żeż kurwa! Czy jak on mi dupnie, to na bank się wypierdolę. Dobra, ja potrzebuję sekuracji, kurwa, pomocy. Save ich szybko. Ktoś czuje, że ciężko będzie zabić golema, ale z golema jest golemie serce, więc tak go zabić. Przebudzony golem. Przecież my mu kurwa nic nie robimy temu. A, ciekawe bardzo, że ty do mnie idziesz. Dobra. Może po 15 godzinach. Dobra. Po podróżnym, kurwa, tyle by było. Tyle. Pomogłeś, zadymiłeś, poddymiłeś. Ja go baituję dalej, zabiję tego golema i mnie nie wkurwiaj. Trafisz coś ze strzału? Trafiaj. Dobra. Jak ty poddymiasz? No i poddymił. Dobra, spierdalamy szybko. Może ten chłop, co umie strzelać z łuku, to nam pomoże. Ty golem za szybki, kurwa, za mnie wydupcy. Dobra, wszystkie postacie tu zabiję, mam wypierdolone. Słuchaj, Lati. Musisz mi pomóc, bo jest problem. Odłóż broń. Odłóż broń, jak mnie kurwa golem goni. A ty widzisz, co jest za tą, czy nie, Lati? No straż, no pewnie, do straży mogłem go zbejtować. Dobra, niestety już po Latim, Lati niestety padł. A nie, ty, trzyma się nieźle. Dobra, myślę, że ja popatrzę z boku, co wy robicie. Widzę, że fantastycznie ci idzie, Lati. Prawie go pokonasz. Na pewno dasz sobie radę, jak tak będziesz dużo bił. Dobra, ja też pomogę w strzelaniu obok. Tylko żeby on mnie nie trafił ten golem. Dobra, po Latim. Czy nie? Nie, Lati się trzyma jednak. Mało ma HP, bo mało, ale jak pomogę z łuku, to może sobie damy radę. O, no i świetnie. Po Latim. Ale chyba ja go zabiję tego Latiego, więc spoko. Znaczy zabiłem, właśnie go zreniłem i przez to nie zginął, więc to jest w porządku. Słuchaj. O kurwa. Umarłem. Goniec Araxos. Ty pomóż? Ty pomożesz, kurwa? Odłóż broń, jak mi kurwa golem goni. O, już nie goni. Dobra, ty pomóż na pewno. Nie, czemu? Dobra. Wszystko. Akurat mi się chyba strzały skończyły. No, świetnie. To teraz będzie problem. Okruchy magicznej rudy. Tylko tyle dostałem z niego? Odprawili cię z niczym, prawda? A, no. A my się dogadać? Podobno potrzebuje jakiegoś glejtu. Tak, ostatnio zaostrzone zostały przepisy. Jeśli nie jesteś obywatelem, to nie wejdziesz bez odpowiedzi. Skąd ja to znam? Masz jednak szczęście. Tak się składa, że mogę ci pomóc dostać się do środka. Fantastycznie, ale ja bym nam... ...do Silbach. U tamtejszego starszego wioski mógłbyś dostać taki dokument. O! Chęcią cię tam zaprowadzę. Fantastycznie. Nie ma innego sposobu? Innego sposobu, by dostać się do miasta? Ja będę wracał z buta. Glejt to najpewniejszy sposób dostania się do środka, a
Ale gdybyś miał dokument potwierdzający, że zostałeś wysłany w jakiejś sprawie do miasta, powinieneś zostać wpuszczony. No to pożycz. Oczywiście zawsze zostaje też klasyczna łapówka. Ale to raczej bardzo ryzykowne, gdy nie wiesz komu i ile zapłacić. Większość strażników przy bramach to straszni służbiści. Zaprowadź mnie do Silbach. No jak ja mam wracać z powrotem, to widzowi mi się na pewno nie chce. Nie ma takiej szansy. Idę pozbierać, co zostało z moich kurwa kompanów. A ich resztek właściwie. I idę na tą plażę. Do miasta wejdziemy później. Przeżyłeś! I to kurwa przeżyłeś dzięki mnie. W sumie. Bo cię zraniłem i golem cię nie zabił. Także 300 IQ zagranie poszło tak zwane. Natomiast tutaj na pewno kogoś wykurwiło w kosmos. Widziałem jak leci. 102 metry, Adam Małysz, Jan Ahonen. Tylko, czy ja znajdę jego zwłoki? Chyba może być ciężko. Nawet nie wiem, gdzie on poleciał. Gdzieś na pewno dednął, ale... Ale w sumie, kij mu w oko, idziemy na plażę. Już my jesteśmy w połowie drogi, to chociaż tam dzisiaj przyjdę, pójdę i nazwę fajny odcinek na plażę. Przynajmniej coś zrobimy w tych odcinkach, bo na razie to tak biegamy, spotykamy jakieś randomowe postacie, ale jakby nie idziemy prosto do celu. Ja jeżeli takie nie jest poddymiarskie odcinki i nie spotykamy dużo postaci, a nie idziemy jakąś taką turbolinią fabularną, to staram się jednak delikatnie dłużej te odcinki prowadzić, żeby one były dłuższe. Żeby chociaż coś poddymić. Dobra. Ja wiem, że tu jest na bank, tak, tu jest na bank wrogowie i jest taki giga problem polega na tym, że ja nie mam giga koch strzałów, więc jest giga problem. A na mojej drodze znajdują się masę goblinów, kurwa, i innego poździerza, więc szybko, pomocy, wy mi pomożeć na plaży? Ktoś tu, kurwa, żyje w ogóle? Pomocy! Dobra, odpuścili. Ja pierdolę, ile tu zwierzyny. Ty! Ja się siedziałem na plażę tędy. Ktoś tu kurwa jest na tej złotej plaży? Ja tu idę bez sensu, a tu ani jednej postaci nie będzie. A, ja idę bez sensu, bez łuku, bez niczego, a tu nikogo kurwa nie ma. A, jaszczury są. No to żem se przyszedł na plażę, widzowie. Dobra, no to wszystko kurwa, pograne. Myślę, że ktoś jest jednak, halo. O, witam, tu cała ekipa jest. Dobra, to od was na pewno coś kupię. Witam na plaży. Fajna muzyka leci. Chyba niespotykana wcześniej. A tu widzę kuferek, to co? Nie okradnę? Dla widza pewnie, że okradnę. Może jakieś strzały, cokolwiek. Lewo, no i wszystko. Kociołek rybaka, przepis, otwierana muszelka, pochodnia i złoto, spoko. Potrzebuję strzał, bo ja mam kurwa jedyne co do strzelania to... do strzelania, do bicia to zaostrzony pal. I powiem wam szczerze, nie jest to broń największego kalibru. Więc ktoś pomóc? Może nikt nie pomóc? No przecież wy tu macie tyle potworów i co wy robicie, oprócz tego, że stoicie obok. A to co się tam dzieje? Co to jest? Ojocie dupce, tam mocno na bank, tam jakieś super rzeczy są, ale pewnie miałem na poziomie 45. Słuchaj, rybak. Jak idzie praca? Ostatnio wyławiam więcej butów niż ryb. Będę szczery, przeraża mnie to. Właściciele tego obuwia raczej nie dopływają na brzeg. Oj. Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Uważnie obserwuj brzeg. Morze wyrzuca czasami muszle z cennymi perłami w środku. Jeden z naszych znalazł kiedyś czarną, parciarz. W mieście na pewno uda ci się je sprzedać za dobrą cenę. Czemu czarne? Droższe i lepsze i silniejsze. Rasizm. Halo. Nie zgadzam się na to. Ale jest taka fajna muzyczka piracka, mega mi się to podoba. Fajne. I trochę leci ta muzyczka jakby ona się miała zaraz zacząć i miałby wjechać drop. Ale to mogę otworzyć i coś znaleźć, tak? Perła. A tu? Ostryga. Ciekawe kurwa. Okej, fajne.
Rybak, czy ja tu coś znajdę oprócz was? Ktokolwiek fabularnie mi pomoże? Osadniczka, nie, ktokolwiek, ty wyglądasz z mapą. Ty nic nie robisz? Rybak, 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 Duncan. Hej, ty. Witam serdecznie. A ty mi możesz dziś zabrać. Nie potrzebujesz czegoś? A co, rozdajesz coś za darmo? Myślałem raczej o pracy. Nie sądzę, żebyś znał się na rybołówstwie, a innych pracowników nie potrzebuję. Co słychać? Im więcej obcych, tym więcej kłopotów. Zawsze to powtarzałem i zdania nie zmienię. Mhm. Zabierz mnie do... Na ustronie żegla... Okej, okay, czyli... To się... O, on mnie... Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, z którą mógłbyś nam pomóc. Jeszcze do niedawna mieliśmy na plaży dodatkowe miejsce do suszenia ryb i odpoczynku po pracy. Pogodne dni nawet je stąd widać. Jest kawałek na północny zachód stąd. Któregoś dnia, wracając z połowów, zauważyliśmy, że obok naszego obozu na piasku wygrzewają się jakieś wielkie czerwone jaszczury. Woleliśmy uniknąć spotkania z tymi przebrzydłymi bestiami, więc po prostu porzuciliśmy tamto miejsce. To jest jakiś motyw? To jest czegoś motyw. Oprócz jednej wytrzymałości. Jeśli uda ci się w jakikolwiek sposób odzyskać, to znajdzie się dla ciebie odpowiednia nagroda. Przynajmniej ma taki wjazd jak motyw od czegoś, ale jakby od jakiegoś filmu albo coś takiego. No nie ma, umówmy się, nie mam szans z czerwonymi jaszczurami. A tamto wydaje mi się, że nie ma sensu się chyba, kurwa, zapuszczać. Nie wiem, no chodźmy, to 10 golda kosztuje, mam 115, więc jakby myślę, że nic nie stracimy, jak on nas gdzieś zawiezie, zapłynie, popłyniemy razem z nim parostatkiem w piękny rejs. Myślę, że będzie git. Słuchaj, Dunka. Ej, ty. Zabierz mnie do latarni morskiej. Ależ oczywiście. Dobra, szybka podróż, mega zajebiste, technika, mechanika gry. Świetnie, no tośmy se zabrali. Dobra, na pewno Duncan, ty pomóc. Ty pomóc na bank, pomóc. Słuchaj, ty, Duncan. Ale ty, Duncan. Duncan coś nie pomógł. Dobra. Czyli latarnia morska, giga przeciwnicy. Na pewno nie na nasz poziom. Ja sobie na spokojnie fajna ta muzyczka, na spokojnie sobie zmierzę do miasta i będziemy widzieć się w następnym odcinku. W następnym odcinku poddymimy w mieście albo wrócimy do naszego rodzinnego miasta, w którym zaczynaliśmy, powiedzmy, grę. I tam zdobędziemy takie potwierdzenie, żeby się udać do miasta, nie? Bez sensu, że musiałem tu przychodzić, żeby się cofać, ale może to było jakaś okazja na to, żeby pokazać mi mechanikę gry, albo coś takiego, że istnieje coś takiego jak szybka podróż, całkiem możliwe. Chociaż dowiedziałem się już wcześniej, to może teraz chcieli mi pokazać, że jednak to jest warte swojej ceny. I że Giga Koks mechanikę wymyślili. To by było tyle, poddymiamy na Steamie, zapraszam tam Rewind na moim drugim kanale, a tu odcinki dwa razy dziennie, dzięki za aż 7000 wyświetleń ogólnie, kurwa, w tydzień, więc jesteście gigakoksami, pozdro. I dzięki, że oglądacie tą serię. Trzymajcie się, na pewno w następnym odcinku coś poddymimy fabularnym, bo teraz to tak bardziej sobie biegamy i gadamy, ja chłopie, Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Pakowski, kurwa, w jednym jestem. A trzeba poddymiać. Ja, kurwa, sprawdził te statki. No tak mi korci, żeby jeszcze na koniec tego... Statki, myślicie, że coś tam będzie? Co to kurwa jest? Czemu to ma takie dźwięki dziwne? Albo tu zombie na bank, tu jest kurwa zombie. Czym ty kurwa jesteś? Wielkim krabem jebanym. Nienawidzę takiego czegoś. Ryba, nie dostaniesz się tu. Ale fajnie, że potworzyli nowe potwory. Niby to jest jakby... Ja rozumiem, że jakby to jest niby ta sama miejscowa, ale jednak inna miejscowa, co jest spoko. Ty, mogę się tam dostać? Na bank tam super rzeczy są, poka. Super rzeczy są? Czy super utknę w pułapce? Mogę tu coś zbierać? Chyba nie do końca, chyba może jakiś easter egg tu jest ukryty. No raczej już się kurwa z tego miejsca nie wydostanę, więc pozdrow. Jeszcze raz widzimy się w następnym odcinku i dla widza wypierdolka. Na koniec. Ucieczka. Cyk. Cyk. Dobra, jak ja chyba uciec z muszą. A może tam perła będzie? Ewakuacja. Olek. Słowiański przykus elegancki.
Elegancko, elegancko uciekłem. Wezmę, zbierę te musle jeszcze i w następnym odcinku się widzimy jutro. Tam więcej będę podejmować, obiecuję dla widza. Pozdro widzowie. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Dzięki, że jesteś.